stronę Makowa Podhalańskiego i Grzechyni jedziemy wzdłuż Skawy, głównej rzeki przepływającej przez powiat Suski, na którą położone są wszystkie trzy miasta na terenie powiatu – Sucha, Maków i Jordanów. Pomiędzy Suchą a Makowem Skawa płynie szeroką doliną, ponad którą wznoszą się góry należące do pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim po stronie północnej i pasma Jałowieckiego w Beskidzie Żywieckim po stronie południowej. Jesteśmy w górnej części wsi Grzechynia. W dole pięknie stąd widać Dolinę Skawy, w której rozłożyły się zabudowania Suchej Beskidzkiej. Z łatwością rozpoznamy wśród nich wieżę kościoła, kompleks szpitala, charakterystyczny budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz nowy most na Skawie. Trasa od Kicka wzdłuż Skawy na Grzechynie i później z powrotem do Suchej do Kicka jest trasą w większości biegnącą drogami asfaltowymi i krótkim odcinkiem szutrowym. Trasa, jak widać na profilu, składa się z jednego długiego podjazdu kończącego się na szczycie wzniesienia i później długiego zjazdu. Trasa jest, myślę, że do przejechania dla każdego. Na każdym rowerze polecam. Przepraszam, nie przewidziałam. Nie rób tak. Ale żyje? Żyje, ale naprawdę nie rób tak. Ale bramka otwarła.